Dziękuję bardzo. Oddaję ci głos. Już włączam. Raz, dwa, trzy. Tak, pytanie, które zadajemy sobie pewnie wszyscy, niezależnie od światopoglądu, od przekonań. Jak dobry Bóg mógłby pozwolić na cierpienie? Często jest sadzany na ławie oskarżonych niemalże, jako sprawca wszystkiego. Nie wierzę, że istnieje Bóg, o którym mówią chrześcijanie, stwierdziła pewna studentka literatury. Bóg pozwala, by świat dotknięty był straszliwymi cierpieniami. Albo zatem jest wszechmocny, lecz niewystarczająco dobry, aby położyć kres złu i cierpieniu, albo bardzo dobry, ale niewystarczająco potężny, aby rozprawić się ze złem i cierpieniem. W każdym razie wszechpotężny i dobry Bóg, o którym mówi Biblia, nie może istnieć. Dla mnie to nie jest problem filozoficzny, dodał inny student. To sprawa osobista. Nie uwierzę w bóstwo, które pozwala na cierpienie, nawet jeśli on, ona lub ono istnieje. Może Bóg jest, może go nie ma, ale jeśli jest, nie można mu ufać. Dla wielu największym problemem nie jest ekskluzywizm chrześcijaństwa, lecz obecność zła i cierpienia na świecie. Niektórzy uważają niezawinione cierpienie za problem nie tyle filozoficzny, co bardziej osobisty. Nie zajmuje ich jakieś abstrakcyjne pytanie o istnienie Boga, ale zadają sobie pytanie, w jakim stopniu Bóg pozwala, aby historia i życie ludzkości wyglądały tak, jak wyglądają. 24 lutego 2022 roku wybuchła wojna w Ukrainie, która swoim okrucieństwem dotyka miliony ludzi. Niezawinione cierpienie dotyka tych, którzy giną, umierają, są torturowani, gwałceni, pozbawiani dostępu do podstawowych potrzeb, zmuszeni do emigracji. Od kilku miesięcy, oprócz oczywiście wyrazów solidarności, współczucia, gotowości do pomocy, gazety, czasopisma, portale internetowe pełne są listów, artykułów, postów zadających pytanie. Gdzie jest w tym wszystkim Bóg? Ktoś napisał, jeśli Bóg jest Bogiem, to nie jest dobry. Jeśli Bóg jest dobry, to nie jest Bogiem. Jedno i drugie jest niemożliwe, szczególnie w obliczu tej strasznej wojny w Ukrainie. Mimo tak definitywnych stwierdzeń, próby wykazania, że istnienie zła dowodzi, iż Boga nie ma, uznawane są obecnie niemal przez wszystkie strony za całkowicie bezskuteczne. Dlaczego? Chcę powiedzieć, że to wystąpienie opieram na własnym światopoglądzie, zdaję sobie z tego sprawę i jest ono oparte o to, że w swoich przekonaniach jestem świadomie wierzącym i praktykującym chrześcijaninem. Ale z ogromnym szacunkiem odnoszę się do tych wszystkich, którzy w obliczu tego samego problemu, jakim jest ludzkie cierpienie, zło, niezawiniona krzywda, niezawinione cierpienie wynikające z zadawanej krzywdy. Stawiamy sobie je wszyscy, obojętnie czy jesteśmy wierzący, niewierzący, poszukujący, agnostycy, sceptycy, czy jesteśmy kompletnymi ateistami. Należy nam się wyjaśnienie. Chcemy, szukamy wyjaśnienia. Ja je znajduję w Bogu właśnie. Zło i cierpienie nie są dowodami zaprzeczającymi istnieniu Boga. Niektórzy jednak uważają, że gdyby istniał dobry i potężny Bóg,
nie pozwoliłby na bezsensowne cierpienie. Ponieważ jednak w świecie jest wiele niewytłumaczalnego, bezsensownego cierpienia, mówią, tradycyjnie rozumiany, dobry i potężny Bóg nie może istnieć. I ten światopogląd także trzeba uszanować. Szanuję tych, którzy szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytanie. Mówią dalej, może istnieć jakiś Bóg lub może nie być go wcale, ale niemożliwe jest istnienie tradycyjnie rozumianego Boga. W stwierdzeniu, że świat jest bezsensownym, jest pełen bezsensownego zła, skrywa się założenie, że skoro cierpienie jawi się jako bezsensowne, to rzeczywiście musi być jakiegokolwiek sensu pozbawione. Takie rozumowanie oczywiście może być błędne. Jest błędne. Tylko dlatego, że ktoś nie potrafi dostrzec lub wyobrazić sobie dobrego powodu, dla którego Bóg miałby dopuścić jakieś zdarzenie, chociaż nie On jest sprawcą i zła, i cierpienia, nie znaczy, że takiego powodu nie ma. Oczywiście uważamy też często, że jeśli umysł człowieka nie może doszukać się w całym wszechświecie zadowalającej odpowiedzi na problem cierpienia, to znaczy, że takiej odpowiedzi po prostu nie ma. Ale takie rozumowanie jest, jakby nie patrzeć, też przejawem pewnej ślepej wiary. Brak logiki w takim sposobie myślenia został uwypuklony w ilustracji Alvina Plantingi, jednego z amerykańskich filozofów i teologów, o meszkach. Meszki to takie bardzo małe owady kąsające nieproporcjonalnie mocno do swoich rozmiarów. Mówi tak. Jeśli zajrzysz do namiotu, szukając Bernardyna, chodzi tutaj o psa bardziej, i go nie zobaczysz, możesz założyć go, że go w środku nie ma. Jeśli jednak będziesz szukał w namiocie meszek i żadnej nie zobaczysz, nie powinieneś zakładać, że ich tam nie ma. Są przecież tak małe, że czasami nie sposób ich zobaczyć. Wielu uważa, że gdyby istniały rozsądne powody istnienia zła, byłyby one dostępne naszym umysłom, jak Bernardyn, a nie meszki. Ale dlaczego miałoby by tak być? Ten argument przeciw istnieniu Boga jest niezgodny nie tylko z logiką, ale również z doświadczeniem. Sięgam często do historii o Józefie, w tym Józefie, jednym z bohaterów biblijnej Księgi Rodzaju. Był on aroganckim młodzieńcem, znienawidzonym przez swoich braci. Rozgoryczeni bracia wrzucili go pewnego dnia do wyschniętej studni, a potem sprzedali w niewolę, skazując na pełne cierpienia życie w Egipcie. Józef na pewno wiele razy modlił się, nieraz, żeby Bóg go uratował, ale żadna pomoc nie nadeszła i stał się w efekcie niewolnikiem. I chociaż przez wiele lat żył w niewoli i cierpieniu, te doświadczenia jedynie wzmocniły i udoskonaliły jego charakter. W końcu został premierem całego Egiptu, ratując tysiące ludzi i własną rodzinę przed pewną śmiercią głodową. Gdyby Bóg uratował Józefa, oszczędzając mu wielu cierpień, nigdy nie stałby się on potężnym narzędziem sprawiedliwości społecznej, duchowego odrodzenia, duchowego uzdrowienia. Wiele osób przyznaje, że identyfikuje się z tą historią. Bardzo często to właśnie w takich najtrudniejszych i najbardziej bolesnych chwilach uczymy się lekcji, dzięki którym odnosimy w życiu sukces. Czy zauważyliście Państwo w swoim życiu takie prawidłowości? Niektórzy patrzą wstecz na przebyte choroby i widzą, że był to niezwykły czas osobistego i duchowego rozwoju. Sam stoczyłem w swoim życiu walkę z niejedną chorobą,
A moja żona na bieżąco zmaga się z różnymi dolegliwościami, więc oboje możemy potwierdzić, że to prawda. Usłyszałem niedawno historię pewnego młodego mężczyzny, który niemal całkowicie stracił wzrok po tym, jak został postrzelony w twarz podczas sprzedaży narkotyków. Wyznał, że zawsze był wyjątkowo egoistycznym i okrutnym człowiekiem, ale obwiniał innych za swoje problemy z prawem i nieudane relacje z otoczeniem. Utrata wzroku przybiła go, ale jednocześnie wzbudziła w nim wielką pokorę. Powiedział tak: gdy zamknęły się moje fizyczne oczy, otworzyły się te duchowe. Zobaczyłem, jak traktowałem innych. Zmieniłem się i teraz, pierwszy raz w życiu, mam przyjaciół, prawdziwych przyjaciół. To była ogromna cena, ale przyznaję, że warto było ją zapłacić. W końcu znalazłem to, co nadaje wartość mojemu życiu. Choć żadna z tych osób nie myśli z radością o przeżytych tragediach, nikt z nas w ten sposób nie podchodzi do cierpienia. Jednak za nic nie oddałyby mądrości, charakteru i siły, jakie zdobyły dzięki tym doświadczeniom. W miarę upływu czasu, gdy zyskujemy pewną perspektywę na swoje życie, większość z nas potrafi znaleźć dobre wytłumaczenie, przynajmniej dla niektórych tragedii i cierpienia, które nas spotkały. Czyż nie jest więc możliwe, że Bóg ze swojej perspektywy dostrzega dobre powody dla wszystkich takich doświadczeń, choć podkreślam, niekoniecznie nigdy nie jest sprawcą i intencjonalnie nie zadaje nikomu cierpienia. Jeśli istnieje Bóg, który jest tak wielki i transcendentny, że obwiniamy Go za chęć czy niechęć w ukróceniu zła i cierpienia na świecie, to jest On jednocześnie Bogiem wystarczająco wielkim i transcendentnym, by mieć dobre powody do dopuszczenia, doświadczenia przez nas zła i cierpienia, choć nie jesteśmy w stanie często tego pojąć. Jedno z drugim jest nierozerwalnie związane. Zło i cierpienie mogą być, jeśli już, dowodem na istnienie Boga. Straszliwe i niewytłumaczalne cierpienie, choć nie dowodzi nieistnienia Boga, jest mimo wszystko poważnym problemem właśnie dla wszystkich z nas, z tych, którzy wierzą w Boga, wierzą w Pismo Święte. Jest prawdopodobnie jeszcze większym problemem dla osób niewierzących, dla poszukujących, dla ateistów, dla tych, którzy są sceptykami. Clive Staples Lewis, autor między innymi znanych nam opowieści z Narni, pisze w swojej książce pod tytułem Chrześcijaństwo po prostu o tym, że początkowo zupełnie odrzucał ideę Boga właśnie z powodu okrucieństwa życia. Potem, po czasie, po latach, uświadomił sobie, że zło jest jeszcze bardziej problematyczne, gdy próbuje wyjaśnić je jako sceptyk, jako ateista. W końcu zrozumiał, że cierpienie stanowi raczej dowód na istnienie Boga niż przeciw Jego istnieniu. Napisał tak: mój własny argument przeciwko Bogu zasadzał się na tym, że wszechświat wydaje się bardzo okrutny i niesprawiedliwy. Ale skąd wzięła się u mnie idea sprawiedliwości i niesprawiedliwości? Z czym więc porównywałem wszechświat, kiedy uznałem go za niesprawiedliwy? Oczywiście mogłem wyrzec się idei sprawiedliwości, uznając ją za swój prywatny wymysł, ale wówczas runąłby także mój argument przeciwko Bogu, bo opierał się na stwierdzeniu, że świat jest autentycznie niesprawiedliwy, a nie, że akurat nie odpowiada moim gustom. Ateizm okazuje się więc zbytnim uproszczeniem. Lewis zrozumiał, że współczesne zarzuty wobec Boga
oparte na poczuciu sprawiedliwości nie wystarczają. Wierzymy, że ludzie nie powinni cierpieć, być spychani na margines, ani umierać z głodu lub z ucisku. Jednak przyjmowany dzisiaj powszechnie ewolucyjny mechanizm doboru naturalnego opiera się na śmierci, zniszczeniu i przemocy silnych wobec słabych. Wszystkie te zjawiska wydają się przynajmniej niektórym zupełnie naturalne. Zatem na jakiej podstawie ateista, sceptyk twierdzi, że w świecie naturalnym dzieje się coś straszliwie złego, niesprawiedliwego i nieprawego? Człowiek, który nie wierzy w Boga, nie ma podstaw, by oburzać się na niesprawiedliwość, co, jak zauważa Lewis, było właściwie powodem jego zarzutów wobec Boga. Jeśli ktoś jest przekonany, że świat naturalny jest niesprawiedliwy i pełen zła, zakłada realność pewnego pozanaturalnego standardu, na którym opiera swój osąd. Krótko mówiąc, doświadczenie tragedii, cierpienia i niesprawiedliwości jest realnym problemem dla każdego z nas. Jest on tak samo wielki dla niewiary, jak i wiary w Boga. Dlatego błędem jest, choć zrozumiałym, uważać, że jeśli odrzucimy wiarę w Boga, to łatwiej nam będzie poradzić sobie z problemem zła. Pewna kobieta wyraziła swoje niezadowolenie, podczas gdy w podobnej prezentacji użyłem ilustracji, w której złe wydarzenia przyniosły dobre rezultaty. Straciła męża podczas wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę. Jej dzieci miały poważne problemy umysłowe i emocjonalne. Stanowczo twierdziła, że na każdą historię, w której zło obraca się w dobro, przypada 100 takich, gdzie próżno tego dobra szukać. Przypuszczam również, że osoba, która osobiście doświadczyła cierpienia, wiele treści zawartych dotąd w tym rozważaniu może wręcz uznać za bezduszne i niepraktyczne. Co z tego, że cierpienie i zło nie mogą być logicznym dowodem na nieistnienie Boga? Może stwierdzić, ja wciąż jestem rozgniewana, całe to filozofowanie nie zwalnia Boga chrześcijan od odpowiedzialności za wszelkie zło i cierpienie tego świata. Dlaczego go nie powstrzyma? Odpowiadając na ten zarzut, mogę tylko podkreślić, co mówi Pismo Święte, co mówi Biblia, że Bóg chrześcijan zstąpił na ziemię, by w sposób rozmyślny, zamierzony, celowy zmierzyć się z ludzkim cierpieniem. W Jezusie Chrystusie Bóg doświadczył największych głębi bólu. Dlatego też, mimo iż chrześcijaństwo nie wyjaśnia każdego doświadczenia cierpienia, zapewnia bogactwo środków, daje nam dostęp do nieograniczonych źródeł, pozwalających zmierzyć się z nim z nadzieją i odwagą, zamiast ze zgorzknieniem i z rozpaczą. Wszystkie Ewangelie pokazują, że Jezus zbliżającej się swojej śmierci nie stawiał czoła z zimną krwią i nieugiętą odwagą, jak moglibyśmy tego spodziewać się u jakiegoś duchowego herosa. Gdybyśmy zajrzeli do innych źródeł, również okołobiblijnych, wzorem szczególnej odwagi w obliczu prześladowań byli tacy męczennicy jak Machabeusze, patrioci izraelscy w czasach bliskich Jezusowi. Męczennicy straceni przez władze syryjskie Antiocha IV Epifanesa, gdzieś około II wieku. Zasłynęli tym, że nawet gdy odcinano im ręce i nogi, odpowiadali odważnie swoim oprawcom, trzymając się wiernie swojej wiary w Boga. Porównajmy to samo z zachowaniem Jezusa, którego ewangeliści przedstawiają jako
głęboko wstrząśniętego świadomością nadchodzącej śmierci. Czytamy między innymi w Ewangelii według Marka: Począł się niepokoić i trwożyć i rzekł do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci. Czy to nie jest bliskie naszemu sercu, kiedy słyszymy takie słowa? Łukasz przedstawia straszliwe zmaganie Jezusa jako kogoś, kto posiada wszystkie symptomy wstrząsu. Ewangeliści Mateusz, Marek, Łukasz pokazują, że Jezus zmagał się w obliczu śmierci, pytając Boga Ojca o ewentualne inne rozwiązanie. I czytamy między innymi w Ewangelii Marka: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Nikt z nas w sposób świadomy, w sposób w takiej gotowości, w celowy sposób nie chce uczestniczyć w cierpieniu. I w końcu Jezus, wisząc na krzyżu, nie wzywał bohatersko tych, którzy stali wokół Niego, by byli wierni Bogu. Zamiast tego wołał, że Bóg go opuścił. Jezus cierpiał na krzyżu przez 3 godziny, umierając z powodu niedotlenienia, utraty krwi. I choć była to straszliwie bolesna śmierć, wielu męczenników ginęło w podobnych okolicznościach, doświadczając nieraz o wiele większych cierpień, jednocześnie stawiając czoła z większym spokojem i pewnością siebie. Dlaczego Jezus był przybity swoją śmiercią bardziej niż inni męczennicy, bardziej niż Jego naśladowcy? Aby zrozumieć cierpienie Jezusa na końcu Ewangelii, musimy pamiętać, w jaki sposób został przedstawiony na początku tych Ewangelii. Między innymi Ewangelista Jan w 1 rozdziale swojej Ewangelii prezentuje tajemniczą, lecz kluczową koncepcję Boga jako istoty trójosobowej. Syn Boży nie został stworzony, czytamy tam między innymi, lecz brał udział w stworzeniu, gdyż przez całą wieczność żył. Jak czytamy w Ewangelii Jana na początku, na łonie Ojca. To znaczy w relacji absolutnej bliskości, w relacji absolutnej miłości. Jednak na końcu swego życia został od Niego odłączony. Oczywiście nie z powodu własnych win, ale tych, które wziął za nas wszystkich, za wszystkich ludzi. Nie sprawia tak wielkiego cierpienia wewnętrznego nic jak utrata relacji, której rozpaczliwie pragniemy. Pomyślmy przez chwilę, jak wielkie było Jego cierpienie, osamotnienie i odrzucenie. Gdy odwraca się od nas znajomy, gdy potępia nas i krytykuje, twierdząc, że nie chce nas nigdy więcej już widzieć, to jest to bolesne. Gdy zrobi to samo osoba, z którą umawiamy się na randki, będzie to jeszcze bardziej bolesne. Jednak gdy postąpi tak wobec nas mąż, żona lub jedno z rodziców, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi, psychologiczne zniszczenia będą nieskończenie większe. Nie sposób zatem wyobrazić sobie, jak wielki ból musi sprawić utrata nie tylko miłości współmałżonka lub rodzica, którą cieszyliśmy się przez kilka lat, lecz nieskończonej miłości Ojca, której Jezus doświadczył i doświadczył przez całą wieczność. To było może chwilowe, to może było niedługie cierpienie, ale cierpienie Jezusa byłoby, gdyby miało trwać wiecznie, byłoby nie do zniesienia. Teologia chrześcijańska uczy, że On wziął na siebie, w nasze miejsce, nieskończone wykluczenie sprzed Bożego oblicza, na które zasługiwała sobie cała ludzkość. On to wziął na siebie. Już sam przedsmak takiego odłączenia, jakiego Jezus doświadczył w ogrodzie chociażby Getsemane, wywołał u Niego fizyczne objawy wstrząsu. Okrzyk porzucenia, jaki Jezus wydał z siebie na krzyżu, pamiętamy?
Boże mój, czemuś mnie opuścił. I to jest bardzo głęboko relacyjne stwierdzenie. Ten okrzyk, jak ktoś powiedział, jest nieludzko autentyczny. Umierając, Jezus nie wyrzekał się oczywiście Boga. Nawet w całym tym piekle swoich doświadczeń, porzucenia, nie zarzucił swojej wiary w Niego, lecz wyraził rozpaczliwą modlitwę w okrzyku takiej afirmacji. Mój Boże, mój Boże. Jezus posługuje się językiem bliskiej relacji. Mój Boże, nawet wtedy, kiedy doświadcza nieskończonego i wiecznego oddzielenia od swojego Ojca. Śmierć Jezusa była jakościowo różna od śmierci kogokolwiek innego. Ból fizyczny był niczym w porównaniu z tym duchowym doświadczeniem skrajnego, niewyobrażalnego poczucia odrzucenia z powodu grzechów, które wziął na siebie. Spośród wszystkich religii świata jedynie chrześcijaństwo twierdzi, że w Jezusie Chrystusie Bóg stał się w wyjątkowy i w pełny sposób człowiekiem, a zatem osobiście doświadczył rozpaczy, odrzucenia, samotności, zdrady, ubóstwa, żałoby, męki, upokorzenia, uwięzienia. A więc, kiedy wołamy do Boga i mówimy: Boże, ale Ty nie wiesz, jak to jest, od tego momentu nikt z nas takiego zarzutu Bogu postawić nie może, bo On doświadczył wszystkiego, jak czytamy w Piśmie Świętym, z wyjątkiem grzechu. Dlaczego to zrobił? Biblia mówi, że Jezus przyszedł z misją ratowania całego świata, całego stworzenia. Musiał zapłacić za nasze grzechy, aby pewnego dnia móc zło i cierpienie unicestwić, unicestwiając każdego z nas. Spójrzmy, dokąd nas to doprowadziło. Jeśli znowu zadamy pytanie, dlaczego Bóg pozwala na istnienie zła i cierpienia, i spojrzymy na krzyż, to wciąż nie poznamy odpowiedzi na to pytanie. Będziemy jednak z całą pewnością wiedzieli, jak ona nie brzmi. Nie możemy powiedzieć, że Bóg nas nie kocha. Nie możemy powiedzieć, że jest obojętny lub nie zwraca uwagi na nasze cierpienie, na nasz stan. Bóg traktuje nasz ból, nasze cierpienie tak poważnie, że gotów był wziąć je na siebie. Albert Camus rozumiał to, gdy napisał w swojej książce Człowiek zbuntowany. Takie oto słowa. Chrystus, Bóg człowiek, cierpi także i cierpi bez skargi. Nie można obarczyć go winą za zło i śmierć, skoro jest rozdarty i umiera. Noc na Golgocie dlatego ma tak wielkie znaczenie w historii ludzkości, że w jej ciemnościach istota boska jawnie porzucając tradycyjne przywileje, przeżyła aż do końca lęk śmierci z rozpaczą włącznie. W ten sposób można wytłumaczyć Lama Sabachthani, czemuś mnie opuścił, i straszliwe zmaganie Chrystusa w chwili agonii. Przyjmując zatem nauczanie chrześcijaństwa, że Jezus jest Bogiem i że umarł na krzyżu, znajdujemy głęboką pociechę oraz siłę, by zmierzyć się z brutalną rzeczywistością życia na ziemi. Wierzymy, i warto w to uwierzyć, że Bóg jest prawdziwym Emanuelem, czyli Bogiem z nami, nawet w naszym najgorszym cierpieniu. Myślę, że jednak potrzebujemy więcej niż samej wiedzy o tym, że Bóg jest z nami w naszych problemach. Potrzebujemy również nadziei, że nasze cierpienie nie jest na próżno. Czy zauważamy, z jak wielką desperacją wypowiadają te słowa ludzie, którzy utracili bliskich? Podejmują walkę o zmianę prawa lub warunków
społecznych, które były przyczyną śmierci. Potrzebują wierzyć, że rezultatem tej tragedii jest nowe życie, że niesprawiedliwość otworzyła drogę do zaprowadzenia sprawiedliwości. Wiara chrześcijańska pomaga cierpiącym nie tylko poprzez nauczanie na temat krzyża, ale także przez fakt zmartwychwstania. Biblia uczy, że przyszłością ludzkości nie jest jakiś bezcielesny raj, lecz nowe niebo i nowa ziemia. W ostatniej księdze Pisma Świętego, w 21 rozdziale, czyli Księdze Objawienia, czytamy, że nie o ludziach zabranych z tego świata do nieba, lecz o niebie wstępującym w dół i oczyszczającym, odnawiającym, przemieniającym materialny świat. Oczywiście w świeckiej wizji rzeczywistości nie ma miejsca na odrodzenie człowieka po śmierci lub odrodzenie ludzkości po końcu historii. Religie wschodnie podają, że tracimy swoją indywidualność i powracamy do jakiejś bliżej nieokreślonej wielkiej wszechduszy, więc materialne życie na świecie kończy się raz na zawsze. Nawet te religie, które mówią o jakimś niebiańskim raju, ukazują go jako miejsce pociechy za straty i ból doświadczony w życiu doczesnym i stan wielkiej radości, której nie było nam dane wcześniej doznać. Jednak biblijna perspektywa opiera się właśnie na zmartwychwstaniu, na przyszłości, która nie tyle jest pociechą za to, co minęło nas w czasie ziemskiej wędrówki, lecz odrodzeniem życia takim, o jakim zawsze marzyliśmy. To znaczy, że każda tragedia, jaka nas spotkała, zostanie nie tylko odwrócona i naprawiona, lecz w jakiś sposób doprowadzi do ostatecznej chwały i ostatecznej radości. Kilka lat temu miałem straszny koszmar, w którym zginęli wszyscy moi bliscy. Obudziłem się spocony z wielką ulgą. Czułem jednak znacznie więcej niż tylko ulgę. Cieszyłem się każdym z moich najbliższych bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Patrzyłem na nich i myślałem, jak wielką radość sprawia mi ich obecność, jak bardzo ich kocham. Dlaczego? Ponieważ to wszystko, co odczuwałem, zostało pomnożone przez koszmar, z którego się obudziłem. Można powiedzieć, że moja radość po przebudzeniu wchłonęła całe przerażenie, tak, że pokochałem moich bliskich jeszcze bardziej, gdyż straciłem ich w jakimś stopniu i odzyskałem. To samo dzieje się, kiedy tracimy coś, co uważaliśmy za oczywiste. Kiedy tracimy zdrowie, kiedy tracimy coś, co było dla nas cenne. Gdy to odzyskujemy, choć uważaliśmy za stracone na zawsze, cenimy to i cieszymy się tym w znacznie głębszy sposób. W filozofii greckiej, w stoicyzmie zwłaszcza, w szczególności, panowało przekonanie, że historia jest takim niekończącym się cyklem. Co pewien czas świat osiągał swój kres i spalał się w wielkim pożarze zwanym palingenezą. A po oczyszczeniu jego historia zaczynała się od początku. Ciekawe, że ewangeliści użyli tego słowa. W Ewangelii Mateusza jednak, kiedy czytamy w 19 rozdziale 28 werset, Jezus użył słowa palingenesia, mówiąc o swoim powrocie na ziemię. Mówi tak: powiadam wam, przy odrodzeniu, a więc to greckie słowo palingenesia, Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały. To jest bardzo radykalna koncepcja. Jezus twierdzi, że jego powrót będzie tak wielką manifestacją mocy, że cały materialny wszechświat zostanie oczyszczony z wszelkiego zepsucia, z wszelkiego rozbicia. Wszystko zostanie uzdrowione
i wszelkie dobro, które mogło nas spotkać, nareszcie się zdarzy. Tuż po wydarzeniach stanowiących kulminację trylogii Władca Pierścieni, Sam, ten jeden z hobbitów bohaterskich, odkrywa, że jego przyjaciel Gandalf nie zginął, lecz żyje. I mówi więc do niego: Gandalf, a ja myślałem, że nie żyjesz. Co prawda o sobie też tak myślałem. Czy wobec tego wszystkie zmartwienia okażą się pomyłką? Chrześcijaństwo odpowiada na to pytanie bardzo prosto. Tak. Chrześcijaństwo odpowiada na to pytanie tak. Wszystkie zmartwienia okażą się nieprawdą i świat stanie się w jakiś sposób wspanialszy, gdyż kiedyś był zagubiony i rozbity. Wiara w chrześcijańskie doktryny wcielenia i krzyża niesie głęboką pociechę w obliczu cierpienia. Prawda o zmartwychwstaniu daje nam potężną nadzieję, jakiej nie daje żadna inna filozofia, idea czy doktryna. Jest obietnicą, że będziemy wiedli życie, jakiego zawsze pragnęliśmy, lecz w świecie nieskończenie wspanialszym od takiego, który nigdy nie wymagałby od nas odwagi, wytrwałości, ofiary lub zbawienia. Zacytuję Dostojewskiego. Wyraził to doskonale w swojej prozie bracia Karamazow. Napisał tak. Wierzę jak dziecko, że przyjdzie czas, gdy wszystkie cierpienia zagoją się i wygładzą, że cała bolesna komedia sprzeczności ludzkich rozwieje się jak nędzny miraż, głupiutki wymysł słabego euklidesowego umysłu. Wierzę, że gdzieś pod koniec, u finału świata, w chwili dopełnienia się wiecznej harmonii, zdarzy się i objawi się coś tak cennego, że starczy dla wszystkich serc na ukojenie wszelkiego oburzenia, na odkupienie wszelkich występków ludzkich, wszystkiej krwi przelanej, że starczy tego nie tylko na przebaczenie, ale nawet na usprawiedliwienie wszystkiego, co się ludziom zdarzyło. I na koniec jeszcze raz sięgnę do C.S. Lewisa. Napisał on w jednej z swoich książek Podział Ostateczny. Ujął to tak zwięźle. Kiedy spotyka ich cierpienie, kiedy spotyka nas cierpienie, mówią, nawet szczęście w niebie nie wynagrodzi mi tego. I nie wiedzą, że gdy osiągną niebo, obejmie ono ich przeszłość i przemieni także i tamto cierpienie w chwałę. To jest ostateczna klęska zła i cierpienia. Nie tylko zostanie położony im kres, ale zostaną one pokonane tak radykalnie, że wszystko, co nas spotkało, przyczyni się do nieskończenia większej radości i obfitości przyszłego życia. Dziękuję bardzo.